Cześć akwaryści. Jak widzicie, moje akwarium trochę zarosło. Muszę zrobić tutaj porządek, bo już ryby prawie nie mają gdzie pływać. Cały bok zarósł przez kabombę i limnofilę, którą tutaj jakiś czas temu wrzuciłem. No i przez tą roślinkę, która też się bardzo intensywnie rozrosła. Ja muszę coś z tym zrobić. Nie mam czasu ogólnie, teraz mam chwilę, więc szybko postaram się to ogarnąć i zrobić tutaj porządek z tymi roślinkami. Na pewno nie będzie łatwo, no jak widzicie, jest tego sporo. Trochę omówię z grubsza, co tu się dzieje. Zacznę od tej części, bo tutaj wrzucałem te pałeczki nawozowe. Ta glossostigma tutaj jest, nie poszła jakoś zbyt bardzo. Myślałem, że po wrzuceniu tych pałeczek ładnie się rozrośnie i tak naprawdę rozrosła się, ale na boki, wszędzie tutaj, jak widzicie, porozrastała się, ale w górę nie chce iść. Nie wiem, czy jakieś czasami rybki czy glonojady tego nie niszczą. Ciężko powiedzieć. W górę ona nie chce iść. Jak coś wyjdzie w górę, to od razu to wygląda tak, jak to widzicie tutaj. Aromatika puściła młode. Widać, że pasują jej pałeczki nawozowe. Staurogyne repenst wygląda w miarę dobrze. I rośnie też interesująco, więc cieszy mnie to, że chociaż ta roślina nabrała wigoru u mnie w akwarium. Tutaj jest ta trawa, którą z warty wyciągnąłem. Jak widzicie, prawie cała zgniła, ale puszcza coś świeżego. Więc zetnę to stare, a zostawię to świeże. Może ta świeża część przystosowała się do tego akwarium, mimo że będzie rosła lepiej. Mam taką cichą nadzieję, zobaczymy, jak to będzie później. Ta roślina bardzo ładnie poszła, chociaż tutaj w tej części, te jej liście, tak to mogę nazwać, nie wyglądają najlepiej. Ta część bardzo ładnie zarosła. Nie miałem czasu się tym zająć, już widziałem wcześniej, że należałaby się jej przycinka. Dobra, to ja biorę się za to przycinanie tego. Zobaczycie, jak to będzie wyglądało, jak już trochę to uporządkuję. Nie bardzo wiem, jak się to zabrać, bo widzicie, tego jest tutaj od groma. Pomieszała się limnofila z kabombą. Nawet ciężko te rośliny od siebie odróżnić. Ale różnią się, mają trochę inne listki. Może znajdę to. O. To jest kabomba chyba. Tak, to jest kabomba. Już sam nie wiem. Dobra, nieważne. Nie będę teraz o tym gadał. Ja ją chyba zetnę całkowicie. Ale tu jest syf. Ja pierdzielę, jakiś mech. Syfem. Zetnę to wszystko i wsadzę jeszcze raz. Gdzie ja mam nożyczki? Super. Nie chcę tego wyrywać, bo się boję, że zaraz to wszystko się wzbije. Syf cały. Nie chcę tego, bo problemów mam wystarczająco w tym zbiorniku, a ostatnio się trochę polepszyło. Solę sobie rozrobiłem, przynajmniej azot i fosfor. Podaję azot i fosfor osobno teraz. Według kalkulatora znalezionego w internecie rozrobiłem solę. Cholera, no nie bardzo wiem, jak to się dostać tutaj. Dobra. Nie patyczkuję się z tym, bo szkoda mi czasu, ale nie bardzo mam ten czas. Ciacham, jak leci. Ojejku. Podoba mi się tu cięcie, ale nic nie mam wyjścia. Urwij się to.
No i to już mi się rozmnożyło. Wygląda bardzo sympatycznie. Spróbuję znaleźć źródło tej rośliny. O, tam widzę, że u dołu też się rozmnożyła. Czuję, przynajmniej widzę. Pięknie. Piękna roślinka, tylko nie wiadomo, co z nią mam teraz zrobić. Ale coś wymyślę. Dobra, robię pauzę, jak to powrzucam z powrotem. Wam pokażę, jak to będzie wyglądało wszystko po tej mojej mikroprzecince. Posegregowałem sobie te rośliny według długości. No i teraz postaram się jakoś je tam z powrotem usadowić. Już spostrzegłem różnicę między limnofilem a kabombą. W kabombie te listki wyrastają z odygi na takich szypułkach, a z limnofili wyrastają te listki bezpośrednio z łodygi. Taką różnicę zaobserwowałem, ale kurde. Tutaj jedno, teraz pomieszałem te rośliny, nawet ich nie segregowałem na gatunek. Tam w sumie, jak one się rozrosną, to nie widać różnicy między nimi. No i bardzo profesjonalne wpychanie roślin w podłoże. Mam nadzieję, że nie powypływają. Dobra. No i została ta roślinka. Należałoby ją tam wsadzić, gdzie była wcześniej, tylko nie wiem, czy mi się to uda zrobić. Bo to naprawdę nie wiem, gdzie ona była wcześniej. Dobra, gdzieś tam czuję kawałek. Czuję kawałek żwiru. To gdzieś tam to wepchnę. Ona przez długi czas moja oferta nie była widoczna, bo była przysłonięta innymi roślinami i dopiero z czasem się ujawniła. O tym możecie się dowiedzieć z wcześniejszych moich filmów również. Ale ja to wciskam tam perfidnie. Nie wiem, co tak naprawdę robię, czy to się tam będzie trzymało, czy nie. Nie bardzo mam wyjście. Dobra, jest. Mam jeszcze takie dwie małe, ale też nie wiem, co z nimi zrobić. Może do 60 je wcisnę. Tak zrobię. No i tak to wygląda teraz w całości, już po tych moich porządkach tutaj. Cieszę się, że w końcu udało mi się to zrobić, bo co tu przychodziłem, to kurde, nie miałem czasu albo ochoty grzebać w tym akwarium. O, zobaczyłem. Coś, co wam teraz jeszcze pokażę. Zobaczcie na tego ślimaczka. Ostatnio pojawiły mi się takie ślimaki. One są całe przezroczyste, można powiedzieć. Jak widzicie. Nigdy takich ślimaków nie miałem. Nie wiem, skąd one się tu wzięły, czy tak zmutowały. Ale nawet fajnie wyglądają. Tu jest jeden ślimak zebra. Są też cztery helmety, które dzielnie pracują w tym zbiorniku. Jestem zadowolony z ich pobytu tutaj. Na pewno będę musiał zresztą zrobić porządek z tą walisnerią, bo bardzo szybko rośnie. Praktycznie nie ma dnia, żebym jakoś tam listka nie wyrwał. No i tyle tak naprawdę na dzisiaj. Będę miał więcej czasu, to więcej powiem w szczegółach o roślinach i o tym, co tu się tak naprawdę wyprawia w zbiorniku. Dziękuję wszystkim za uwagę i do zobaczenia.